imieniu własnym Samorządu Miasta Kolna oraz Związku Podlaskiego Związku Oficerów Rezerwy na czele z prezesem Ireneuszem Mieczkowskim pragnę zaprosić wszystkich Państwa na obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, które zaczynamy 15 sierpnia w sobotę mszą o godzinie 11 w kościele Świętej Anny w Kolnie. Po mszy nastąpi uroczysty przemarsz ulicami miasta. Podczas przemarszu złożymy kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i na grobie żołnierzy poległych pod Lemanem w 20 roku, bo na terenie ziemi kolneńskiej trwały ostatnie bitwy kończące bitwę roku 20. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, oczywiście po tych uroczystościach, na piknik militarny, który odbędzie się na placu Szkoły Podstawowej nr 2, ale mam serdeczny apel do Państwa, abyście podczas tych uroczystości zachowali wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o koronawirusa COVID-19, dlatego że pandemia przybiera na sile i prosimy o zachowanie odpowiednich odległości, a także o ewentualne zakładanie maseczek. Jeśli Państwo nie będziecie mieli, maseczki będą przed wejściem na plac Szkoły Podstawowej nr 2. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Współorganizatorem imprezy jest Miasto Kolno, a głównym inicjatorem jest Związek Oficerów Rezerwy imieniem Józefa Piłsudskiego.